Okej, okay, witam wszystkich. Dzisiaj mnie naszła taka rozkmina typu retro. Powiem wam, że przeglądając na telefonie, na Pinterestie tam różne obrazki, napotkałem się na bardzo fajny taki screen gościa, który jechał gdzieś tam chyba pociągiem prawdopodobnie, albo metrem w Ameryce i trzymał taką słuchawkę przy uchu połączoną z telefonem. Poszperałem sobie troszeczkę w internecie i znalazłem, że są takie słuchawki do telefonów, które umożliwiają podłączenie po prostu pod tutaj gniazdo słuchawkowe takiej słuchawki i możemy wtedy się poczuć, możemy inaczej cofnąć się do lat 80., 90., kiedy to właśnie Telekomunikacja Polska zakładała telefony. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta te czasy, ale ja je pamiętam. Jak moja babcia jest dziadkiem, dostali taki telefon, to był po prostu szał. Jeszcze pamiętam, że mój kumpel też obok, co mieszkał chyba tam kilka bram, też dostał podłączony mu telefon i pierwsza rozmowa to był po prostu szok, że słyszymy siebie, nie musimy wychodzić i umawiać się i tak dalej. No kiedyś były całkiem inne czasy, żeby się spotkać, to trzeba było po prostu się fizycznie spotkać, tak? I porozmawiać o czymś. I takie coś. Mam coś takiego, taką słuchaweczkę. To jest słuchawka od takiego zestawu Cisco IP Phone. Go można podłączyć do komputera bez problemu. On działa. Zasilanie 48 V jest. I powiem wam tak, naszła mnie taka rozkmina, żeby podłączyć to do telefonu, tą słuchawkę. Oczywiście ta słuchawka nie ma mini jacka standardowego, tylko ma takie wejście. Nawet nie wiem, jak dokładnie ono się nazywa. To nie jest RJ45, bo to jest o wiele mniejsze. To się wtyka tutaj z tyłu do tej całej stacji i wtedy nam ten telefonik działa bez problemu. Dobra, ale skupmy się na tym, że pomyślałem, że troszeczkę pobawię się i spróbuję chociaż zobaczyć, czy ta słuchawka będzie działała w połączeniu z telefonem. I co zrobię? Mam tutaj odbiornik Bluetooth. Świetna sprawa. Podłączę go do powerbanka. Podłączam go do powerbanka. On mi teraz będzie w trybie RX, czyli przyjmuje dźwięk z telefonu. W Gotroniku kupiłem sobie taką fajną przejściówkę na szczęście, która pozwala mi podłączyć szybko jakimiś tam kablami do telefonu tą wtyczkę i sprawdzić, czy coś tam działa, czy nie. I użyłem jeszcze do tego celu, żeby sprawdzić to wszystko, czy to działa, sąd odmiernika. Patent polega na tym, że z tego tutaj jacka włożyłem kabelki do tych. One nie są lutowane, tylko po prostu są włożone, zagięte i przewodzą dalej ten dźwięk, który będzie leciał z tego. No i zbadamy sobie tą słuchawkę tymi sondami. Tylko oczywiście na razie sprawdzę sobie, czy działa głośnik z tej słuchawki. Czy zasili go przez te połączenie Bluetooth. To będzie fajna sprawa, bo to będzie bezprzewodowe. I tak sobie pomyślałem, że jakbym mógł taką słuchawkę przerobić w ten sposób, że tutaj bym sobie kabel uciął, ale nie chcę tego niszczyć, powiem wam szczerze. I podłączył kabelki do tego tutaj jacka. No to wtedy bym miał taką retro słuchawkę, tak, do telefonu. Mikrofon jest prawdopodobnie na którejś z tych linii. Są cztery linie, czyli jest pewnie z lewy, prawy, GND i mikrofon. Dobra, i teraz taką. Ja sobie załączę na tym telefoniku na YouTubie jakąś muzę. Ok, leci. Połączone jest Bluetooth. Muzyka leci. Oczywiście teraz nie słychać, bo nie podłączyłem jeszcze tej słuchawki. I teraz pobawimy się w ten sposób. Podłączam jacka do RX-a. I teraz już z tych sond dwóch wychodzi mi dźwięk, który muszę podłączyć sobie tu pod tą wtyczkę, znaleźć piny odpowiedzialne za tą tutaj słuchaweczkę. Także lecimy w zabawę, bawimy się. Najpierw sobie wezmę skrajny pin jakiś złapię. I teraz będę drugą sondą sprawdzał,
po kolei. Ostatni nic. Ten nie. Ten też nie, dobra. Czyli przekładam o jeden pin w prawo i teraz lecimy. Obok od razu. I gra. Od razu złapałem. Dwa środkowe to są od dźwięku. Nie wiem, jak wam to pokazać. Nie uda mi się to tak, żeby tą słuchawkę wziąć, zbliżyć do telefonu i zobaczycie, że leci dźwięk. To jest bardzo, 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 bardzo trudne, żeby to tak zrobić. Nie, nie uda mi się to. To po prostu musi ta słuchawka tam sobie leżeć. Ja przestanę rozmawiać i pewnie usłyszycie, że coś tam będzie grało. Dobra, jeszcze raz podłączę się. No, słychać, tylko jest ciężko to ustawić tak, żeby chyba, że w jakiś taki sposób bym to złapał. No i kombinuję troszeczkę. Okej. Słyszycie, leci z tego. Działa. Zaraz sobie przyłożę do ucha, zobaczę, czy to jest głośno. Ło kurde, głośno jest, naprawdę. Okej, to taki filmik, kurczę. Troszeczkę z czapy, żeby tylko pokazać wam, że można sobie taką słuchawkę przyrobić do telefonu, jeżeli ktoś ma na przykład niedziałającą taką stację. I tutaj jeszcze raz pokażę. Cztery piny są. Dwa środkowe, czyli tutaj wychodzi tak od prawej będę teraz mówił kolory czarny, czerwony, prawdopodobnie chyba jakiś zielony. Tak, zielony i żółty. I czerwony i zielony, te dwa środkowe, to są od właśnie dźwięku, a czarny podejrzewam i żółty to będzie albo masa i mikrofon. Jakoś tak. Podejrzewam, że ten taki żółty albo wpadający w brąz. To będzie od mikrofonu, a czarny to jest masa. I to tyle. Działa. Słuchawka retro do telefonu. I teraz na koniec, czy wyobrażacie sobie, że wyciągacie na przykład gdzieś w tramwaju albo w autobusie, albo gdzieś w sklepie taką słuchawkę i mówicie: halo, słucham. O, cześć, kurde, Stasiu. No co tam u ciebie słychać? No przyjeżdżaj do nas, kurde, mamy tam z żoną, kurde, wiesz, troszeczkę kanapek narobiliśmy, troszeczkę flaszki się napijemy. Dawaj, wpadaj, kurde. I się ludzie na was patrzą, że gadacie, kurde, przez taką słuchawę. Pewnie myśleliby, że jakiś wariat, nie? No ale są takie słuchawki, można je zobaczyć. Zresztą podlinkuję chyba do tego filmiku zdjęcia albo jakieś do Allegro, do takich spraw. I sobie wtedy zobaczycie, że są takie słuchaweczki. Także to by było na tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się.